W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani w Chrystusie, bracia i siostry, Pan Jezus od początku wiedział, kto miał Go wydać, że Judasz Go zdradzi. Co nie znaczy, że Judasz musiał to uczynić. Przeciwnie, miał wolną wolę. Ale Pan Jezus jako Bóg Wszechwiedzący wiedział, co nastąpi, co się stanie. I wiedząc to, wypowiedział bardzo znamienne słowa. To wszystko musi się stać, aby się wypełniły pisma. Lecz biada temu człowiekowi, przez którego to się stanie. Biada! Czyli coś strasznego go czeka, jeżeli to uczyni. Biada temu człowiekowi. Pan Jezus wyraźnie mówi o miejscu strasznym, o miejscu kaźni, przed którym przestrzega, które nazywa jeziorem ognia. Mówi, tam będzie płacz i skrzytanie zębów. W innym miejscu mówi Pan Jezus o zgorszycielach, że zgorszycielowi, temu, który sieje zgorszenie, lepiej byłoby kamień błyński zawiązać u szyi i rzucić się do wody. Czyli jest coś dla nas niewyobrażalnie strasznego, przed czym Pan nas przestrzega. Tym miejscem strasznym, miejscem kaźni jest piekło, w które niestety ludzie współcześni często zwątpią, tak jakby ono nie istniało. Zgodnie ze znanym porzekadłem, hulaj dusza, piekła nie ma, a piekło naprawdę jest. Pan Jezus nie kłamie, wyraźnie o nim mówi i przed nim nas przestrzega. Podobnie jak jest ten, który pragnie nas wtrącić do piekła, diabeł. I to nie jest żaden pocieszny futrzak z rogami i z kopytami, jak go malują. On jest niewidzialny, bo jest duchem, ale jest to inteligencja wyższego rzędu. On jest niewyobrażalnie inteligentny i w zmaganiach z nim bez łaski Bożej, bez mocy Bożej nie mielibyśmy najmniejszych szans. Tak inteligentnym stworzeniem jest nasz przeciwnik. Diabłu najbardziej zależy na tym, żebyśmy zwątpili w jego istnienie. Żebyśmy właśnie z niego zrobili takiego pociesznego stwora futerkowego, z ogonem i z rogami, jakiegoś takiego z bajki i w ogóle poważnie go nie traktowali. Żebyśmy pomyśleli sobie, że tak naprawdę to on nie istnieje. Istnieje tylko jakieś bliżej nieokreślone zło, ale diabła nie ma, a tymczasem on jest i działa, i nie spocznie. I ciągle zmierza do tego, żeby nas właśnie zatracić w piekle. Pan Jezus nie chce naszej zguby. Przeciwnie, Pan Bóg walczy o nas do końca. Cały czas daje nam znaki, przestrzega nas. Ciągle daje nam nową szansę, żebyśmy się nawrócili. Ale nie z nieba. Dał nam wolność i tej wolności nie chce odebrać. Dlatego jeśli się człowiek uprze, wybiera drogę do piekła, to też i tam trafi. A piekło jest miejscem strasznym. Tak jak niebo jest niewyobrażalnym pięknem, szczęściem, radością, mocnym, barwnym życiem, cudownym. Także sobie tego w ogóle nie możemy wyobrazić. Tak przeciwnie. Piekło jest niewyobrażalnie strasznym miejscem. Brzydkim, ponurym, pełnym niewyobrażalnego cierpienia. Potwierdzają to wszyscy mistycy, wszyscy święci, którym dane było choćby rąbek piekła zobaczyć. Jest to przerażające.
O tym pisze między innymi święta siostra Faustyna. Zobaczyła jakiś rąbek tego piekła i to ją przeraziło. Nie potrafiła nawet wysłowić tego, nie potrafiła nam przekazać, nawet w przybliżeniu, jak straszne jest to piekło. Czy straszę piekło? Nie, nie straszę. Lecz mam święty obowiązek jako kapłan i jako proboszcz przestrzegać każdego z was i siebie samego też. Żebyśmy robili wszystko, aby się ustrzec wiecznego potępienia, żeby tam przypadkiem nie trafić, żeby bezpiecznie postępować drogą do nieba. W jaki sposób? Święta Matka Kościół daje nam środki zbawienne, daje nam sakramenty święte. To też przystępujmy często do sakramentu pokuty i pojednania, do spowiedzi świętej. Gdyby się, nie daj Boże, grzech ciężki zdarzył natychmiast, zaraz, nie na drugi dzień, ale natychmiast. A nawet jeżeli nie ma grzechu ciężkiego, to często, regularnie, żeby dbać o higienę duchową, bo duch daje życie, trzeba o niego dbać przede wszystkim, bardziej niż o ciało. Korzystajmy z tego sakramentu. Przystępujmy też, ale w stanie łaski, w sposób godny, do komunii świętej. To jest nasze życie. I również naszym obowiązkiem jest innych przestrzegać. I robić wszystko, żeby oni nie poszli drogą zatracenia. Tu szczególną odpowiedzialność za zbawienie ludzi młodych ponoszą ich rodzice, dziadkowie. Niestety niejednokrotnie przyzwalający na trwanie młodych w grzechu ciężkim, śmiertelnym. Młodzi zamieszkują razem, bez ślubu, grzeszą, popełniają grzech publiczny, notorycznie, a rodzice czy dziadkowie to akceptują, żeby się nie narazić. Lepiej niech oni sobie idą prosto do piekła, w to straszne, niewyobrażalne miejsce kaźni. Czy o to chodzi? Nie, nie wolno nam się na to skazać. Nie wolno nam akceptować grzechu śmiertelnego. To jest grzech ciężki. Takie cudzołóstwo. Życie jak mąż z żoną bez ślubu. Bez sakramentu świętego. To jest grzech śmiertelny. To prowadzi prosto do piekła. I to trzeba sobie i innym uświadamiać. Trzeba stanąć w prawdzie. Mieć to ciągle przed oczyma i czym prędzej ratować się. Wracać. Zawracać z drogi grzechu, z drogi potępienia, tak by móc bezpiecznie postępować drogą zbawienia, drogą prowadzącą do nieba. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.